Cześć kochana, witaj w czwartym odcinku podcastu Naturalne metody uzdrawiania. Ja nazywam się Katarzyna Gołębiewska i dbam o Twoje dobre zdrowie naturalnie. Od kilku lat profesjonalnie zajmuję się refleksologią, pomagając innym odzyskać zdrowie. Zapraszam Cię do kolejnego nagrania, z którego dowiesz się, jak może reagować Twoje ciało w trakcie zabiegu refleksologicznego oraz w przerwach pomiędzy sesjami terapeutycznymi. Zdolność ciała do regeneracji i poszukiwania równowagi jest naturalna i wrodzona. Przejawia się ona we wszystkich działaniach organizmu. Wszystkie zasoby i środki potrzebne do zachowania zdrowia są obecne w organizmie. W trakcie, kiedy ciało szuka wewnętrznej równowagi, na przykład poprzez wprowadzenie kontrolowanego stanu zapalnego lub wzmożone procesy oczyszczania, Ty możesz obserwować objawy tej pracy. Już za chwilę poznasz możliwe reakcje podczas terapii oraz reakcje, które mogą się wydarzyć w przerwach pomiędzy sesjami refleksologicznymi. Musisz wiedzieć, że każda z nas jest inna, dlatego jedna osoba może reagować bardzo intensywnie i pojawi się u niej wiele z objawów, które za chwilę wymienię. U innej osoby przebiega to zdecydowanie spokojniej, a jeszcze inna twierdzi, że nie widziała w sobie jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Jeszcze raz podkreślam, że intensywność reakcji w trakcie i po zabiegu zależy od konkretnej osoby. Nie ma jednak wielkiego znaczenia, czy reagowałaś bardzo intensywnie, czy delikatniej, bo Twoje ciało i tak podjęło pracę w zakresie regeneracji i wcześniej czy później zauważysz to, na przykład w swoim samopoczuciu, zmniejszeniu lub całkowitym zniknięciu bólu, czy poprawie wyników Twoich badań. Zaczynamy od możliwych reakcji, które mogą się wydarzyć w trakcie terapii. Pierwsza reakcja to duże uczucie spokoju, rozluźnienie ciała. Możesz poczuć, że w Twoim brzuchu zaczęło burczeć. Pojawiają się gazy albo chęć oddania gazów. Przez Twoje ciało mogą przebiegać fale ciepła albo wręcz przeciwnie, fale orzeźwienia. Możesz poczuć, że zaczynasz się pocić, że zaczynają pocić się na przykład Twoje dłonie czy stopy albo plecy. Po prostu obserwuj, które części ciała tak zareagowały. Możesz zauważyć, że zaczęły się pocić konkretne refleksy na stopie. I to też jest dla nas bardzo ważna informacja, bo jeżeli na przykład w trakcie pracy na układzie trawiennym poczujesz, że na stopie w tych refleksach pojawiły się kropelki potu, to dla nas jest to informacja, że układ ten bardzo intensywnie zaczął się regenerować i mocno zaczął dbać o swoją dobrą kondycję. W trakcie zabiegu możesz poczuć, że coś, bo tak często opisują to osoby, które korzystają z refleksologii, że coś dzieje się w Twoim ciele, że czujesz jakieś fale, ukłucie, mrowienia. Wszystko to zapamiętuj, w których częściach to się działo i w którym w trakcie, kiedy uciskałaś, które konkretne refleksy. Możesz mieć też dreszcze, może zrobić Ci się zimno, albo wręcz przeciwnie, możesz poczuć, że jest Ci bardzo gorąco. To jedne z najczęstszych reakcji, które pojawiają się w trakcie trwania zabiegu. A teraz przejdziemy do możliwych reakcji w przerwach pomiędzy sesjami. Bo o ile sesja refleksologiczna trwa około 50-60 minut, to Twoje ciało będzie jeszcze bardzo intensywnie pracowało przez 2-3 kolejne dni. Refleksologia to nie jest jakiś zwykły masaż czy zwykła terapia, która dzieje się tylko w czasie, kiedy Ty coś fizycznie robisz na Twoich stopach albo korzystasz z pomocy drugiej osoby. Twoje ciało dostało je w trakcie refleksologii bardzo dużo sygnałów,
które jeszcze później w sobie integruje i przetwarza przez kolejne 2-3 dni. A więc przechodzimy do możliwych reakcji w przerwach pomiędzy sesjami. Pierwszą z takich reakcji może być uczucie zmęczenia i senności, bo Twoje ciało najlepiej regeneruje się w trakcie snu. My śpimy, aby się regenerować. Dlatego ciało może dawać Ci bardzo intensywne sygnały, że ono potrzebuje się regenerować i może poniekąd zmuszać Cię do tego, abyś położyła się na chwilę spać. I jeżeli tylko masz taką możliwość, utnij sobie krótką drzemkę w ciągu dnia i nie martw się, że na przykład nie będziesz mogła zasnąć wieczorem, bo zazwyczaj jest tak, że ktoś ucina sobie drzemkę w ciągu dnia, a wieczorem też kładzie się wcześniej, bo to ciało mocno daje sygnał, że ono chce się regenerować w trakcie snu. Jest też inna grupa osób, która po zabiegu czuje wielki przypływ energii. Właśnie nie zmęczenie, a przeciwnie. Ma ochotę sprzątać, biegać i robić dużo aktywności fizycznych. Dużo osób czuje wyciszenie wewnętrzne, spokój w głowie, luz w głowie. Nie ma takiego natłoku myśli z każdej strony. Osoby zazwyczaj mają dobry nastrój. Czasami zdarza się, że po refleksologii możesz być rozdrażniona albo zła nie wiadomo na co, bo mogą właśnie z Ciebie wychodzić te emocje. Możesz mieć nostalgiczny nastrój i taką skłonność do płaczliwości. Możesz na przykład spojrzeć na Twoje dziecko i mieć ochotę płakać nad tym wielkim cudem, który jest w Twoim domu. Kolejna rzecz, taka bardzo fizyczna, to możesz zaobserwować zwiększoną ilość oddawanego moczu albo zwiększoną ilość mas skałowych. Także oddawanie stolca może pojawiać się nawet do kilku razy dziennie. I zwróć wtedy uwagę, jak on wyglądał w porównaniu do tego sprzed sesjami refleksologicznymi. Możesz obserwować też zwiększoną ilość gazów. I bardzo dużo osób mówi, że po refleksologii wieczorem nareszcie czuje, że brzuch jest taki fajny, nie jest twardy, nie jest wzdęty, tylko jest normalny, że nareszcie nie muszą o nim myśleć, nie muszą szukać sposobów, żeby pozbyć się właśnie niemiłego uczucia w brzuchu. Kiedy ciało się oczyszcza, to może dziać się przez skórę, a dokładniej spotem. A Ty będziesz obserwowała wzmożone pocenie się. I może być tak, że będziesz pociła się na całym obszarze ciała, ale może być tak, że zauważysz, że mocno poci się na przykład Twoja głowa, klatka piersiowa, brzuch albo miednica. Obserwuj wtedy albo zapisuj, która część ciała najbardziej się pociła, bo to będzie dla nas wskazówką, który obszar najbardziej potrzebuje wsparcia. Czasami jest tak, że pojawia się podwyższona temperatura albo nawet gorączka taka w zakresie 38-38,5 stopnia, bo być może w Twoim ciele były jakieś patogeny, wirusy, bakterie i ciało, żeby je zwalczyć, podniosło właśnie temperaturę, bo to był najprostszy sposób, żeby je zneutralizować. Jeżeli będą chciały oczyszczać się Twoje oskrzela, możesz mieć przejściowo mokry kaszel, albo mogą się oczyszczać Twoje zatoki, tak że będzie Ci wyciekała z nosa wydzielina. Możesz czuć delikatny, ćmiący ból w głowie, świadczący o ogólnym oczyszczaniu się ciała. W Twoich ustach może pojawić się metaliczny posmak, jeżeli będą chciały się z Ciebie wychodzić metale ciężkie, ale w ustach możesz mieć też takie uczucie, jakbyś przez kilka dni nie myła zębów i sprawdź wtedy, czy masz zwiększoną ilość nalotu na języku, bo to nam powie, czy Twoje jelita potrzebują wsparcia, czy Twoje jelita chcą się oczyszczać. Jest też coś takiego jak kryzys ozdrowieńczy, dlatego przejściowo po refleksologii możesz na przykład czuć swoje biodro, kolano, bark, kręgosłup, oko, jakąś część ciała, która za pomocą sygnału, jakim jest ból, powie Ci: hej, ja tu jestem, ja potrzebuję wsparcia, daj mi kolejnym razem więcej uwagi,
i to kolano czy biodro już teraz ci mówi, że chce energii, chce uwagi. I nie ignoruj tego, żeby nie było tak, że w przyszłości dopuścisz do tego, że to kolano czy biodro boli cię na stałe. W trakcie między sesjami możesz czuć, że masz więcej śliny, możesz mieć bardzo dużo snów i to są takie sny, przypominajki, które przypominają ci o jakichś ważnych wydarzeniach, które wydarzyły się w życiu. Czasami możesz czuć coś takiego jak jakieś delikatne mdłości, czy na przykład zmniejszoną chęć na jedzenie. Spotkałam też osoby, które mówiły, że po refleksologii totalnie nie miały ochoty na kawę czy papierosy. Także to jest też dobra informacja dla osób, które chcą się pozbyć tego nałogu, jeżeli go mają i czują, że im to bardzo przeszkadza. Ale ta zmniejszona chęć na jedzenie jest też bardzo pomocna w trakcie terapii redukujących masę ciała. To bardzo wspiera, bo człowiek naturalnie sam z siebie nie ma takiej wielkiej chęci na jedzenie. Ale jeżeli ty jesteś osobą, która jest szczupła i która martwi się tym, że jest za szczupła, jakby nie martw się o to, że ty nagle przestaniesz jeść. Ja sama jestem bardzo szczupła i u mnie na przykład takie reakcje, że nie mam ochoty na jedzenie, nie pojawiały się. Pojawiała się na przykład reakcja, że nie mam ochoty na słodycze, co mnie cieszyło. Ale nie martw się, że po refleksologii schudniesz tak bardzo, że nie będziesz mogła na siebie patrzeć, bo twoje ciało dokładnie wie, co ma robić i ono dokładnie wie, czy ty potrzebujesz tego, czy nie. I ta cała praca, która zostanie podjęta przez ciało w trakcie oraz po zabiegach refleksologii, jest bardzo dobra i nie ma możliwości, aby ciało zrobiło coś, co nie będzie mu służyło. Te reakcje są najbardziej widoczne na jakiś dzień, dwa dni po refleksologii. Później te wszystkie objawy się wyciszają. Także gdybyś czuła właśnie, że leci ci z nosa, albo że jest ten kaszel, to wiedz, że on może potrwać godzinę, może potrwać pół dnia, może potrwać dzień, ale już na drugi dzień te wszystkie objawy będą znacznie łagodniejsze, bo ciało pozbędzie się niepotrzebnych rzeczy. Dlatego w trakcie samodzielnej pracy refleksologicznej, bo refleksologii możesz się nauczyć, na przykład w trakcie indywidualnych warsztatów refleksologicznych, czy też kiedy oddajesz się w ręce zaufanej osoby, bo na przykład weźmiesz udział w programie prozdrowotnym Reflexoforma, bądź bardzo uważna w obserwacji swojego ciała, i jednocześnie całkowicie spokojna o sposób jego pracy. Jeżeli twój refleksolog wie, co robi, bardzo szybko poczujesz, jak z twojego ciała ulatuje ból i jak szybko nabiera ono witalności. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, podziel się nim ze swoimi bliskimi, kiedyś na pewno ci za to podziękują. Zapraszam Cię na moją stronę internetową katarzynagołębiewska.pl oraz do grupy Refleksologia by Katarzyna Gołębiewska, aby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat praktycznego wykorzystania refleksologii i naturalnych metod powrotu do zdrowia.